Słuchajcie, co robimy? Zmierzamy do Persefony. Nieuchronnie. Jeszcze po drodze sobie zaliczymy ten punkt synchronizacji. Nie wiedziałem, że jeszcze mi będzie pływanie czekało. Ale wodospady. No. Coś mi tu buczy. Tamta budowla. Jaka się ta bucząca. Dobra. O! Żołnierz. Należałoby go chyba wyeliminować. Jak uważacie? Właśnie. Jeszcze tu są jakieś żołnierze? A, są, kurde. Całkiem sporo. Cała grupka ich tam stoi. A z tej strony... Z tej strony nie widać za bardzo. O, tu uśpiony jest. Może być pewnie z drugiej strony, też przypuszczam. Tam jest punkt synchronizacyjny. No nic, powoli. Zajmijmy się na razie. Tańczą, tańczą, tańczą. Mógłbym ich nie ruszać, nie? Ale... Dlaczego miałbym ich nie ruszać? Ale jest. Skupili. No tak powolutku. Wszystkich się tam wyeliminuje. Nie ma. Coś to oberwałem troszeczkę. No to do mnie tutaj, a to tamten. Nie, to nie tamten. Inny. Ups. Dobra, muszę się, powinienem naprawić chyba. Ten łucznik, tak, to on. Właśnie. Nie, ten. Muszę go dorwać. Dobra. Jeszcze mamy tu jednego, który takie magie potrafi robić. Nie, nie chciałem tego na nim. Po co to wszystko robi? Właśnie po to, żeby dalej osłabiać Persefonę. Na razie tych pozbawiłem tarcz. Dwóch pałkarzy. A, nie ma pudła.
Ja, o. Kończymy z panem. Dziękujemy. Okej. Okay. Zbieramy. Zbieramy łupy. Jeszcze tu. Dobra. I możemy zasuwać dalej troszeczkę. Persefona znów została osłabiona parę punktów. Nie ma tu skarbu jakiegoś na ołtarzyku. A. Tak, teraz jeszcze ci uśpieni. Mogę ich tak sobie po prostu zostawić, to nie w moim stylu byłoby. Właściwie widzę tylko tego jednego, nie widzę drugiego po drugiej stronie kula. Czyli nie jest symetrycznie. Jeden z głowy. Z drugiej strony co nie ma, tak? Nema. Ma. Pusty stoi. Dobra, zatem wyrobmy się na górę. A to chyba do celi tronowej, ale jeszcze tam pójdziemy od tylca, bo coś tam. Ostatni punkt synchronizacji w tej mapie. Czyli w całej Atlantydzie. Dobra. Teraz ta percepcja i karosarzy też ona jeszcze może wzrosnąć. To niesamowite. Jeszcze tego na maksa nie mam. Gdzieś jest to takie miejsce, że muszę to sprawdzić. I kosz, kurczę, sobie jest tego wysypane. No i coś mi tu brzęknęło. Niewątpliwie coś mi brzdąka gdzieś. Nic. Tu też skarby i tam są skarby z tego co widzę. Mogę nawet w sumie zajść. Może coś tam trafi ciekawego. Powiedz na zagadkę na przykład. Pewnie niechcący, ale nie. Dobra, nie, bo ona miała być tam w rzece. Wracamy na górę. Jeszcze ten pies Cerber, czy coś tam. Mogę z nim zagadać. To jest chyba Persefona, ale nie tędy. Ja raczej tędy nie dostanę. Wejdźmy w tym głównym. Już oczekuje na mnie Persefona. Przez rzut oka na zadanie.
Jest jedno. Wchodzimy. Now I see why my guards had trouble with you. Well, they weren't exactly easy. I'm sure they aren't what mortals like you are used to. You must be someone special. Thank you, Your Majesty. A simple Persephone will do just fine in my realm. Formalities are for the boring. Isn't that what they say? So, Elysium belongs to you. After the rude introduction I gave you, I can't blame you for not knowing. Let me apologize. Ross can attest. Usually he's the one that does the biting. He would want you to forgive me too. Tell me your name. Let's begin again. On the right time. No hard feelings. My name's Cassandra. Then I give you my official welcome, Cassandra. Let me tell you what's customary around here. This place is mine. I know every flower, every face. I alone let them in. But there's something here I don't want. You mean me? No. There's a beast loose in Elysium, and it belongs to Hades. If it gets to him that his wife stole one of his immortal mounts, it'll be a disaster. But I didn't steal it. I won't go near the things. They brought me down here in the first place. No, someone wants me to look bad, and I need that horse gone. The Hades? I'll take it you aren't a happy couple. He's tried, of course, to bond with me. But what can he expect out of a prisoner? Love? That's just stuff of legend. You think someone would do this to you? It's highly unlikely the thing got in here on its own. I have to remember Elysium is my paradise, not everyone else's. I'll see if I can find the horse for you. What does it look like? You'll know it when you see it, trust me. Not only is the beast immortal, but he is terrifying. Horses don't scare me. Has anyone seen him lately? I heard screams coming from the Asphodel Arboretum. Perhaps he's scaring civilians. Bring it to my stable boy, the jockey of Artemision. He'll know how to send it galloping back to the nightmare it came from. Myślałem, że będzie jakiś vibe, coś tam okolic. Dostaliśmy następne zadanie po prostu. Mroczny rumak, spójrzmy. Mroczny rumak, takie zadanie. Jeżeli chodzi o mapę, to co? Znać i odprowadź Orfa, rumaka Hadesa do ujeżdżacza z Artemisionu. Wierzchowiec jest w północno-zachodniej części asfedelokowych łąk. Asfedelokowe łąki. A to są asfedelokowe łąki, dobra. Jest... jest w północno-zachodniej, czyli pewnie gdzieś tam. Wierzchowiec przybywa w asfedolowym gaju. Nic mi to nie mówi. No ale to może być gdzieś tam. Dobra, myślę, że zrobimy to w kolejnym wejściu. Dobra.